Play for fun! Dziadek Rybka z tej strony, witam wszystkich FPS-owiczów na waszych ekranach Modern Trójeczka. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam maba wbitego przy pomocy szturmu. Mam nadzieję, że rozgrywka, jaką zobaczycie, a także komentarz, jaki wam przygotowałem, zachęci was do pozostania do samego końca i obejrzenia tego materiału z zaciekawieniem. A co wam przygotowałem, już wam mówię. Mianowicie w dzisiejszym komentarzu chciałbym jeszcze raz zahaczyć o temat Instruktorów Kombatu 56. Części z was ta tematyka już jest znana, bo jak wiecie, jakiś czas temu na kanale FPS Media ukazał się komentarz, w którym opowiadałem wam, jak to z moim serdecznym przyjacielem mieliśmy okazję zapoznać takowych instruktorów na jednej ze stacji Statoil podczas naszej interwencji, gdy pracowaliśmy w grupach interwencyjnych. Dla tych, którzy nie znają tej historii, a chcieliby ją usłyszeć i zapoznać się, odsyłam was, moi mili, do linku, który znajduje się w dyskrypcji pod tym oto komentarzem i tam będziecie mogli wysłuchać i tutaj dowiedzieć się więcej na ten temat. A ja teraz przejdę do tego, co wam przygotowałem w tym oto komentarzu. Jak wiecie, ta nasza interwencja, o której jakiś czas temu wam opowiadałem, odbiła się szerokim echem w środowisku pracowników grup interwencyjnych. I tutaj mam dla was historię, którą usłyszałem od jednego z moich znajomych, który także pracuje w takiej oto formacji. Jak wiecie, większość instruktorów sztuk walk dorabia, pracując, obstawiając bramki w dyskotekach. I także w tym przypadku było tak samo. Jeden z tych instruktorów zapoznanych także dorabiał w jednej z dużych dyskotek i jak to bywa w sobotę, postanowił zaraz tutaj rano, jak się przebudzi, zrobić sobie mały trening. Postanowił, że przebiegnie sobie kilka kilometrów i wybrał się w drogę z Lublina do Świdnika. Ten bieg trwał około 10 km do momentu, kiedy na jednej z głównych ulic nie został zaczepiony przez tutaj policję. Mianowicie instruktor, o którym mowa, biegł sobie chodnikiem, a patrol policji podjechał tutaj, zrównał się z nim i powoli tocząc się w samochodzie zaczął zadawać mu tutaj dziwne pytania. A jak to instruktorzy, wiecie, mają swój świat i starają się trenować w spokoju i skupieniu. Tutaj o tym, o którym mówię, koledze, okazało się, że w tamtym przypadku biegł sobie w jakichś dresach, no i oczywiście na głowie miał zaciągnięty kaptur. Wydało się to podejrzane panom policjantom i dlatego postanowili zaczepić tegoż oto instruktora. No i oczywiście, jak za chwilę się dowiecie, cała ta sytuacja przybrała dziwny obrót. W momencie, kiedy zaczęli go zaczepiać, ten oto instruktor coś im tam odburknął, no i okazało się, że nie ma zbytnio ochoty z nimi rozmawiać. Policjantów to bardzo zmierdziło, zatrzymali samochód, zatrzymali także, starali się zatrzymać tego oto instruktora, a skończyło się to tak, że ta interwencja była dla nich bardzo nieudolna, ponieważ instruktor, o którym mowa, pozakuwał ich we własne kajdanki i tak pozostawił leżących na ulicy. Osoba, która była świadkiem całego tego zdarzenia, zadzwoniła na policję, wezwano kolejny tutaj patrol policji, który przyjechał już troszeczkę w większym składzie, no i oczywiście poskromił tego oto instruktora. No i co wam mogę powiedzieć? Cała ta sytuacja miała naprawdę wesoły obrót, ponieważ moi koledzy nie mogli się dodzwonić do tego oto pana. Nie wiedzieli, dlaczego nie pojawił się na dyskotece na bramce. Dopiero został wypuszczony po 48 godzinach. No i po 48 godzinach dowiedzieli się, co było powodem tego, że nie pojawił się na tej oto bramce. Mam nadzieję, że ten materiał, który usłyszeliście, wam się spodobał. No i serdecznie zapraszam was na kolejne materiały na kanale FPS Media.